Zaznacz w układzie współrzędnych obszar opisany układem nierówności. Y jest mniejszy od minus 2x kwadrat plus 3 oraz y jest większy bądź równy od 3x plus 1. Zaczniemy od naszkicowania wykresów funkcji y równa się minus 2x kwadrat plus 3 oraz y równa się 3x plus 1. Pierwsza funkcja jest funkcją kwadratową. Jej wykresem jest parabola. Pomocniczo zaczniemy od szkicowania funkcji y równa się minus 2x kwadrat. Zrobimy tabelkę. Proponuję wybrać następujące x: minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Obliczmy wartości dla podanych argumentów. Jeżeli x wynosi minus 2, podstawiamy. Minus 2 do kwadratu jest 4 razy minus 2, daje nam minus 8. Minus 1 do kwadratu to jest 1 razy minus 2, dostajemy minus 2. Podstawiając 0, dostajemy 0. Wstawiając 1, dostaniemy minus 2. I wstawiając 2, dostaniemy minus 8. Druga funkcja jest funkcją liniową. Wystarczą nam dwa punkty, żeby naszkicować jej wykres. Wybierzmy sobie na przykład 0 i 1. Podstawiając za x 0 dostajemy 1. Podstawiając za x 1 dostaniemy 4. Proponuję, abyśmy jeszcze poszukali punktów przecięcia obu tych funkcji. Chcemy, aby wartości obu funkcji były jednakowe, więc możemy przyrównać prawe strony równań do siebie. Dostaniemy minus 2x kwadrat plus 3 równa się 3x plus 1. Dostaliśmy równanie kwadratowe, więc wszystko przeniesiemy na jedną stronę. Otrzymujemy minus 2x kwadrat plus 3 minus 3x minus 1 równa się 0. Zredukujmy wyrazy podobne. Dostajemy minus 2x kwadrat minus 3x plus 2 równa się 0. Obliczmy deltę. Dostajemy minus 3 do kwadratu minus 4 razy minus 2 razy 2. Obliczmy, dostajemy 9, minus razy minus daje nam plus, 16 równa się 25. Ponieważ delta jest dodatnia, dostaniemy dwa rozwiązania. Obliczmy więc pierwiastek z delty, wynosi 5. Pierwsze rozwiązanie postaci minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy nasze dane. X1 równa się za b, wstawiamy minus 3, więc dostaniemy 3. Odjąć 5 przez 2 razy minus 2. Dostajemy minus 2 przez minus 4, co nam daje 1 drugą. I obliczmy x2. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Wstawmy nasze dane. Dostaniemy 3, dodać 5, przez 2 razy minus 2, czyli minus 4, co nam daje 8 przez minus 4, czyli minus 2. Dla obliczonych x-ów obliczmy teraz y. Możemy skorzystać albo z pierwszego, albo z drugiego równania. Wybiorę sobie drugie, bo jest łatwiejsze. I obliczamy. Y1 równa się 3 razy za x stawiam 1 drugą plus 1. Czyli pierwsze rozwiązanie. X1 równa się 1 druga, a y1 równa się 2 i 1 druga.
Drugie rozwiązanie, za x wstawiamy minus 2 i dostajemy y równa się 3 razy minus 2, za x wstawiamy minus 2, plus 1. Czyli dostaniemy x2 równe minus 2 i y równe minus 5. W ten sposób dostaliśmy współrzędne dwóch punktów, w których nasze dwie funkcje będą się przecinały. Pierwszy punkt ma współrzędne 1, 2 oraz 2, 1, 2. Drugi punkt ma współrzędne minus 2 i minus 5. Możemy rozpocząć szkicowanie wykresów naszych funkcji. Zaczniemy od wykresu y równa się minus 2x kwadrat. Nanieśmy punkty z tabelki. Pierwszy punkt minus 2, minus 8, minus 1, minus 2, 0, 0, 1, minus 2 oraz 2, minus 8. Następnie możemy naszkicować parabolę przechodzącą przez te punkty. Otrzymaliśmy w ten sposób wykres funkcji y równa się minus 2x kwadrat. Jednak my chcemy otrzymać wykres funkcji y równa się minus 2x kwadrat plus 3. Należy więc czerwony wykres przesunąć o 3 jednostki w górę. Następnie naszkicujmy wykres funkcji y równa się 3x plus 1. Nanieśmy punkty z tabelki. Punkt 0, 1 oraz 1, 4. A następnie naszkicujmy prostą przechodzącą przez te dwa punkty. Możemy jeszcze zaznaczyć punkty przecięcia zielonej funkcji, czyli funkcji o równaniu y równa się minus 2x kwadrat plus 3 oraz naszej funkcji liniowej y równa się 3x plus 1. Pierwszy punkt ma współrzędne 1, 2, 2, 1, 2. Drugi minus 2, minus 5. Ponieważ czerwony wykres był wykresem pomocniczym, możemy go usunąć z naszego rysunku. Teraz możemy przejść do zaznaczenia obszaru opisanego układem nierówności. Zaczniemy od nierówności y jest mniejsze od minus 2x kwadrat plus 3. Zielona parabola jest wykresem tej funkcji. Chcemy, aby y, czyli wartości tej funkcji, były mniejsze od wartości tej paraboli, czyli muszą znajdować się pod naszą parabolą. Zaznaczmy ten obszar. Możemy to zrobić takimi kreseczkami. Wszystko, co znajduje się pod naszą parabolą, interesuje nas. Pytanie, czy punkty znajdujące się na paraboli również należy zaznaczyć. Ponieważ nasze y mają być mniejsze od wartości tej funkcji, to niestety nie, dlatego na naszej paraboli zaznaczamy to przerywaną kreską. Następnie zaznaczmy obszar opisany drugą nierównością. Tym razem y mają być większe lub równe 3x plus 1, czyli interesuje nas to, co znajduje się nad naszą prostą. Zaznaczmy sobie ten obszar. Ponieważ tym razem y mają być większe lub równe 3x plus 1, również cała prosta będzie zaznaczona ciągłą linią. Obszar opisany układem nierówności jest częścią wspólną obszaru niebieskiego i obszaru zielonego. Czyli jest to ten fragment wykresu, gdzie linie niebieskie i zielone pokrywają się. Możemy to zaznaczyć kolorem żółtym. Przypominam, że fragment zielony jest przerywaną kreską, natomiast niebieski ciągłą.